Dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć o kostce, ale nie o haśle przewodnim, nie o Big Idea, tak naprawdę nie o tym całym marketingowym, nie powiem co, tylko o tej drodze, która doprowadziła nas od momentu wpadnięcia na ten pomysł do czegoś bardzo istotnego, czyli do wejścia do sprzedaży do sklepu Apple, jako pierwszego tak naprawdę polskiego hardware'u i mam nadzieję nie jedynego w najbliższym czasie. Dzisiaj chcielibyśmy się skupić najmocniej na podstawowym haśle, a właściwie na trzech, czyli na hardware'ze. Coś, co jest hasłem przewodnim całej konferencji. Ja zapraszam w międzyczasie do dystrybucji ikonografik, żebyście mieli cały czas, może się rozejdzie po całej sali, proszę bardzo, żebyście mieli cały czas na oku ilość tak naprawdę podzespołów, która znajduje się w kostce, bo można ją śmiało porównać do, myślę, do smartfonu bez czego? Czego tam nam brakuje, żebyśmy byli smartfonem? Na pewno ma więcej niż smartwatch, nie? Więcej niż smartwatch na pewno, ale co nam brakuje? Wyświetlacz? Chyba tylko. No nie, no jeszcze modem GSM i klawiatury nie ma. Chociaż nie, klawiatura jest, bo to jest 6 przycisków, z których każdy jest dotykowy, ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o przede wszystkim o hardware'ze i chciałbym pokazać Wam zdjęcie za parę minut, które nigdy wcześniej nie było pokazywane nikomu, czyli tą drogę wszystkich rewizji, zarówno obudowy, jak i elektroniki, którą mieliśmy na przełomie ostatnich 2 lat. Teoretycznie nie powinniśmy tego pokazywać, ale no, tytuł i temat konferencji jest tak konkretny, że nie zdradzić tutaj odrobiny tajemnicy byłoby niefajne. Ale po drodze jeszcze jeden fajny news, bo o Apple było głośno ostatnio. Vadim Makarenko napisał fajny artykuł w Gazecie Wyborczej, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni, bo zauważył nasze wysiłki, nasze starania. Ale jest jeszcze jeden news z wczoraj. Było parę razy wspominane o CES-ie. Nam po tych 2 latach prawie już budowania relacji z Samsungiem, po pierwszym spotkaniu na E3 prawie 2 lata temu, kiedy przyszedł do nas jeden z menadżerów, Jong Ho Lee, i zauważył te nasze wczesne prototypy kostki i się w niej absolutnie zakochał. Później absolutnym przypadkiem, w momencie, gdy jego szef Curtis Sasaki, albo jakiś inny, ale Curtis Sasaki, no pół Amerykaniec, pół Koreańczyk, spytał go przed jakimś ważnym keynote'em, czy nie ma przypadkiem jakiegoś fajnego urządzenia dla niego, które mógłby pokazać na swoim keynote'cie. Na szczęście Jong Ho, absolutnie kiepsko działający prototyp wtedy, ze starym elastomerem, pobrudzony, z jakimś brzydkim gniazdem ładowania USB, jeszcze bez obsuwanej ścianki, absolutne brzydactwo, przekazał szefowi, pokazał mu na chwilę kostkę. Curtis poprosił jak najszybciej o przysłanie kolejnych prototypów. Już to było prawie rok później, więc byliśmy gotowi, już byliśmy w pudełku, co jest w ogóle zarąbistym osiągnięciem dla producenta hardware'u. To jest ten moment najważniejszy, trafić do pudełka. Wysłaliśmy mu te pudełka. Ile je się robi, o Jezus. A same pudełka to też jest wielki ból, nie powiem czego. Wysłaliśmy mu te 2 pudełka, tak skrupulatnie zapakowane w kartonik, z listem przewodnim, z wizytóweczkami, żeby wszystko doszło na miejsce. Faktycznie dostał te kostki, później, dosłownie miesiąc później, zaprosili nas na rozmowę do San Jose? Też. Żeby przegadać jedną sprawę, a konkretnie, może nie współwystawiennictwo, bo to by było za dużo powiedziane, ale partnerstwo na CES-ie, a to zdjęcie z wczoraj, gdy pracownik Samsunga, jak widać tutaj po prawej, chociaż kolor skóry może nie wskazuje na to, prezentuje naszą kosteczkę odwiedzającym stanowisko Samsunga klientom. To był dla nas bardzo fajny news, na to zdjęcie się mega cieszyliśmy. Jest tu parę przeróbek, żebyście zwracali najpierw uwagę, ostrość jest ustawiona na kostkę, wszystko jest reszta rozmyta, jest parę trików. To nie jest tak zrobione z ręki, z komórki, jest parę tutaj dodanych rzeczy, ale absolutnie jest to prawda i kostka jest... Apple wie, ale oni mają tyle akcesoriów, że na szczęście gdzieś tam giniemy w tłumie, ale do Samsunga mamy zamiar się przyklejać jak najbliżej się da. No i to jest, powiedzmy, że pierwszy taki konkretny krok, bo tym będziemy się absolutnie chwalić wszędzie, że byliśmy partnerem właśnie na CES-ie. I to chciałem jeszcze powiedzieć, zanim przejdziemy do tych konkretów hardware'owych. Także
ta dwu, a praktycznie trzyletnia od momentu rozpoczęcia, od momentu pomysłu, trzyletnia od rozpoczęcia pierwszych prac, dwuletnia droga skończyła się dla nas tym, że jesteśmy w Apple Store i że jesteśmy partnerem Samsunga, za co, z czego się mega cieszymy. Aktualnie firma, jak wygląda, bo to pewnie Was interesuje, a ciężko update'ować do internetu nawet wszystkie rzeczy, które się działy, dzieją na bieżąco, bo dzieją się mega szybko. Aktualnie firma mniej więcej wygląda tak. Z tą halą jest malutkie nadużycie, w sensie nadinterpretacja, lekka ściemka, krótko mówiąc, bo nie zajmujemy absolutnie całości, zajmujemy może 1/4 tej hali, bo... Ale na stronie internetowej wygląda naprawdę na stronie internetowej wygląda fantastycznie, robi jakoś wrażenie, ale i tak hala absolutnie najwyższej jakości, 2000 metrów kwadratowych zapchanych nową technologią. Ta linia produkcyjna na dole do SMT to nie jest zdjęcie z Google Graphic, to są naprawdę nasze maszyny, które po drugiej fali inwestycji przez prywatnego inwestora z Polski, jednego z najbogatszych Polaków w kraju, mieliśmy możliwość zakupu. Tu jest coś, akurat może nieszczęśliwe zdjęcie, bo ta maszyna od góry to jest forma wtryskowa, czyli coś z mojej działki i mojej specjalizacji. To cholerstwo ma 7 metrów długości, czyli tak jak tutaj ten cały rząd mniej więcej, 4 metry wysokości, a ten kawał metalu w środku, który tam jest, to jest forma wtryskowa, która waży 4 tony i obraca się w ciągu pół sekundy o 30 stopni w prawo i tak dalej, wtryskując poszczególne 4 komponenty. Tylko po to, żeby wypluć nawet nie to, tylko te białe ścianki, które tutaj się znajdują. Absolutne wariactwo. Technologia i produkcja w kraju to był, nie wiem, co nas uderzyło w głowę, no po prostu to jest... Więcej wszyscy, którzy tu wyszli, powiedzieli, wiele rzeczy zrobiłbym dzisiaj inaczej. To my również należymy do tego grona. Wiele rzeczy zrobilibyśmy inaczej, wiedząc mając tą wiedzę, którą posiadamy dziś. Dokładnie. Wiedząc, ile roboty było z postawieniem linii produkcyjnej do elektroniki, ile roboty było z postawieniem własnej linii produkcyjnej do przetwórstwa tworzyw sztucznych, w życiu nigdy byśmy tego nie powtórzyli. Przynajmniej połowy. A dlaczego to zrobiliśmy? Absolutny strach przed utratą wiedzy, know-how, kwestia patentów, niewypychania projektów płytek PCB do Chińczyków, obawa przed preprogramowaniem procesorów, obawa przed tym, że jak zrobią nam formy wtryskowe, to za chwilę, bo chodzą takie pogłoski, no faktycznie tak bywa, że jeśli zamówi się formę wtryskową u Chińczyków, to oni puszczają ją owszem na kontenerowcu do Europy, ale zaraz obok leci druga i już część produkcji, ale na inny adres absolutnie, więc to była obawa przed tym, dlatego zdecydowaliśmy się dość wariacko przeprowadzić i zrobić to totalnie u siebie. To jest, można go spokojnie nazwać polskim produktem, bo żaden komponent nie jest, ani składana kostka nie jest za granicą. Oczywiście zamawiamy komponenty, bo jeszcze tacy fajni nie jesteśmy, żeby produkować procesory czy baterie, ale spokojnie można powiedzieć, że to jest produkt polski. Ten moment i ten czas, który nas do tego momentu doprowadził, czyli ta piękna hala produkcyjna, 60 pracowników łącznie, 20 na produkcji, 20 w spółce deweloperskiej, która pisze gry, 20 osób w biurze, w marketingu, w sprzedaży, to jest konsekwencja, wiadomo, wieloletniej, może nie wieloletniej, dwuletniej pracy, ale tak naprawdę na 2-3 zmiany czasami, bo z Michałem to potrafiliśmy siedzieć czasami do pierwszej w nocy w biurze albo z Tomkiem jeszcze, ale poziom endorfiny, adrenaliny i zadowolenia samego z siebie i tego, że się coś tworzy od zera, był tak wysoki, że potrafiliśmy o tej pierwszej zrobić sobie jeszcze szklankę whisky i grać w rockbanda do 4 rano. To było po prostu jakieś... To bez neurona. Bez neurona. A rano trzeba było wstać. A rano na 8 do roboty, masz rację. Nie ma tutaj pięknych marketingowych obrazków o tym, jak Tomek, nasz inżynier albo Marcin siedzi przy monitorze, przy czystym biurku, gdzie jest projekt płytki PCB na pięknym monitorze płaskim. Tu jest kilka zdjęć takich niepublikowanych wcześniej, gdzie na przykład tutaj Tomek dłubie na szybko prototypy przed premierą w Stanach. To wcale absolutnie nie wyglądało tak, że już ta linia produkcyjna stała, że pracownicy w ładnych białych kitlach sobie na produkcji siedzieli i w białych rękawiczkach sprzedawali kostki. Nie. To wszystko się działo naraz, czyli w
fabryka powstawała, a my już na całym świecie trąbiliśmy o tym, że kostka jest gotowa. A w ogóle tak nie było. Sklecaliśmy je lutownicą na małym biurku tylko po to, żeby pojechać do Stanów i zrobić chociażby wrażenie na takim Jonghole z Samsunga, żeby kontynuować ten temat. Tutaj jest jedna rzecz, którą na pewno Michał chętnie opowie. Jedna z rzeczy, których absolutnie w życiu byśmy nie powtórzyli, biorąc się za kolejny produkt z Bluetoothem, czyli... Jeśli komuś przyszłoby do głowy pisać własny stack Bluetootha, czyli własne oprogramowanie sterujące i komunikujące się za pomocą Bluetootha, pomimo że udało nam się to zrobić, potrafimy się komunikować i z urządzeniami po Bluetoothie 2.1 i 4.0, czyli tym najnowszym, to wybijcie sobie to z głowy. Nigdy w życiu nie należy podchodzić do tego tematu samemu, tylko wziąć jakiegoś gotowca, co ukróci drogę o jakiś rok. I na pewno wyjdzie wam to na dobre. Patrząc na tą książkę, która leży na tym małym układzie, to tą książkę trzeba przeczytać i to nie raz, żeby wiedzieć, jak to małe ustrojstwo, które na niej leży, zaprogramować i żeby się komunikowało z innymi urządzeniami. To jest rzecz, którą warto się nauczyć. Często i gęsto warto brać gotowce, nawet wiedząc, że są gorsze. Droga przez mękę i nie polecamy absolutnie. Tutaj po lewej stronie ciekawostka, też nie pokazywaliśmy tego nigdzie wcześniej. To jest zdjęcie rentgenowskie, żeby już być pewnym absolutnie, że kostka jest wyważona dobrze. To już nawet wysyłaliśmy co setną sztukę z produkcji na rentgen, żeby zobaczyć, czy nie ma bąbelka powietrza, które powstaje w trakcie zalewania i czy bateria jest ułożona odpowiednio. Chociaż to ułożenie baterii nie ma do końca znaczenia, ale może o tym za chwilę, jeśli będzie was to interesowało. Co mamy dalej? To jest ten niepublikowany wcześniej obrazek, ta droga krzyżowa i te krzyże do góry tutaj chyba nie są z przypadku. To są płytki PCB w kształcie krzyży. Droga krzyżowa, dobry tytuł, że tak powiem. Tak to sobie wymyśliłem. Jak to zapamiętacie z całej prezentacji, to już będzie dobrze. No musimy, no słuchaj, prezentacja jest na białym tle, ale musimy trochę ponarzekać, bo nie było lekko, było cholernie ciężko. Lepiej wiedzieć to zawczasu, nim się w tą drogę krzyżową wybierze. Optymizm już był, o tym Apple i o Samsungu było, a teraz musimy chwilę ponarzekać, no żebyście wiedzieli, co w co ewentualnie będziecie się pakować. Możemy pokazać, że to była taka tytaniczna praca, jacy my super nie jesteśmy, a tak naprawdę jesteśmy cholernie zmęczeni po tych 2 latach i ja dziwię się, że jeszcze stoimy na nogach. Ale tak, to jest ta nasza przeprawa od samego początku. I tutaj może mała anegdotka na samym początku, bo od pomysłu do realizacji, co nas tak naprawdę pcha do tego, żeby zacząć realizować swój pomysł. Ojciec mojego serdecznego przyjaciela postanowił kiedyś zbudować sobie łódkę. Wziął podzespoły do garażu i zaczął faktycznie rok po roku, sezon po sezonie dziubał. Najpierw kadł, potem jakieś tam maszty, inne linki, ja się na tym absolutnie nie znam, ale powiedzmy, że sobie to budował. Ale tak co weekend średnio przychodził do niego kolega z piwkiem w ręku, pst, i mówi: a Włodek, jak ty byś tu jeszcze okienka dodał, to by było mega. A w ogóle, to gdyby nie te 5 metrów, ale to jakbyś 8 wywalił i ja, to byśmy z Helutą pojechali razem na weekend, byśmy się tu w 8 zmieścili. Ojciec Michała tak zawsze potakiwał, dobrze, dobrze. A w ogóle, ja, to jakbyś tak 10 metrów, a nie 7. Okej. Zawsze odpowiedź była jedna. Najlepsze pomysły to te zrealizowane. Także nawet jeśli zbudował sobie te 5 metrów z 5-metrowym masztem, to i tak to zrealizował. A te włodki i nechęki, które w międzyczasie przychodziły, nigdy takiej łódki się nie dorobią. I ta myśl, i to powiedzenie Michała tak naprawdę mnie zdeterminowało, żeby po 2 latach, gdzie nosiłem się z tym pomysłem, zakasać rękawy i zrobić to jakkolwiek, ale zrobić. I faktycznie, bo niczym innym nie można tego nazwać, jak zrobieniem jakkolwiek, bo ten prototyp, jak dzisiaj na niego patrzę, to aż płakać mi się chce, ale z tym prototypem, ze składaną z 2 części obudową, z jakimiś totalnie nieprześwitującymi cyferkami, z elektroniką tej wielkości paznokcia, która była chyba tylko, łączyła się z Androidem wtedy, nie? Która to na baterii wytrzymywała jakieś 30 minut, która przekazywała 5 rzutów na 10, wystarczyło absolutnie, bo na pierwsze spotkanie z pierwszym inwestorem faktycznie poszedłem, trzymając jedną ręką kostkę, drugą ręką pod stołem kciuka, rzuciłem kostką, żeby ten pierwszy rzut, który ten gościu zobaczy, żeby on się przekazał. No i się przekazał. Facet się zakochał w samej idei, w samym produkcie, na szczęście trochę też we mnie, bo musiał mi trochę zaufać i mnie polubić, żeby wyłożyć na to pierwsze 1,5 miliona złotych. Dzięki temu
przebrnęliśmy tą drogę mniej więcej dotąd. Po drodze było kilka rewizji samej elektroniki. Dlaczego, to naprawdę długo by tłumaczyć, bo to jest chyba temat na zupełnie inny wykład i na godzinę. Nawet pojawiła się w międzyczasie aluminiowa obudowa, bo potrzebowaliśmy przekazania sygnału jakiego? Generalnie po kilku już rewizjach okazało się, że żeby dobrze symulować rzut prawdziwej kostki, wypadałoby wiedzieć, kiedy kostka jest w ręce, a kiedy w ręce nie jest. I do tego potrzebny był nam czujnik pojemnościowy, żeby wykrywać zbliżenie ręki. No i żeby takie coś osiągnąć, jak ktoś by próbował przypadkiem za pomocą izolatora przekazywać dane, no to powodzenia, stąd obudowa w aluminium. Izolator nie jest przewodnikiem i to sobie uświadomiliśmy bardzo szybko, chociaż, i tu będziecie za chwilę zaskoczeni, po drodze pojawiło się kilka innowacji, a jedną z nich, która była alternatywą dla aluminiowej obudowy, która absolutnie była trudna do wyprodukowania, bo formy wtreskowe do aluminium są, no nie, to jest zbyt trudne i zbyt kosztowne, żeby to zrealizować, postanowiliśmy zrobić. Jeszcze po drodze nawet było jakieś drukowanie przewodnika z jakimiś opyłkami węgla. No, ale to w sumie dzięki temu wpadliśmy na pomysł, żeby ABS, czyli no, izolator, uzupełnić opiłkami metalu. Czyli tak naprawdę z izolatora zrobiliśmy przewodnik. To jest mega fajna innowacja. To tworzywo jest bardzo rzadko spotykane na rynku. Czasami w automotywie się pojawia, ale na dzień dzisiejszy kostka ma w sobie tworzywo, które przewodzi. To tak z ciekawostek. No i tak, i teraz przed godzinę, chyba przed wyjściem z Michałem, postanowiliśmy sobie wypisać kilka haseł, które towarzyszyły nam na tej drodze od rozpoczęcia pracy, czyli 2 lata temu, od pierwszego produktu, prototypu, który średnio działał, po finalny produkt. Wypisaliśmy sobie kilka haseł, które po drodze przyprawiły nam naprawdę sporo pracy. Można by było każdemu opowiadać z osobna, ale kilka na pewno wymaga i zasługuje na uwagę. Mój ulubiony, specjalnie go sobie pogrubiłem. Na tym etapie zbudowanie całego teamu, w którym mamy odpowiednią osobę, która rozumie ten produkt, odpowiednią agencję, która rozumie przekaz i rozumie ideę produktu, jaką jest faktycznie granie razem i chęć naszej ekspansji na cały świat, było ultra trudne. W międzyczasie przekształciliśmy w spółkę akcyjną, ponieważ było dokapitalizowanie do 30 milionów złotych łącznie i trzeba było to jakoś ładnie poukładać. Inwestorowi oczywiście zależało, żeby to było jak najlepiej zrobione, więc musieliśmy przejść przez tą papierologię. W międzyczasie okazało się, że ta gumka, która tutaj jest widoczna aktualnie, zbyt szybko żółknie na słońcu. Musieliśmy łącznie 20 różnych tworzyw przetestować. W końcowym efekcie skończyliśmy dokładnie na tym samym tworzywie, które używane jest przez Apple'a do słuchawek, a nawet zrobiliśmy krok dalej, ponieważ oni, zamawiając to u Francuzów, finalnie oczywiście produkując to u Chińczyków, poprosili o tworzywo, które nie brudzi się od uszu i które jest ultra białe i jeszcze miłe w dotyku. My podnieśliśmy jeszcze troszeczkę wyżej poprzeczkę niż Apple, ponieważ tworzywo musiało być jeszcze transparentne, czyli w momencie, gdy kostka się świeci, nie może być widać cyfr w momencie, gdy ona jest wyłączona. Jak jest włączona, cyfry muszą się prześwietlać przez to tworzywo i tak dalej, i tak dalej. Samo tworzywo to jest jeden z tematów. Co dalej? Certyfikacja CE, certyfikacja Bluetooth, certyfikacja FCC. Męka i jeszcze raz męka. Nie miało być aż tak pesymistycznie. Nie, naprawdę nie było łatwo. Certyfikacja BT dla firmy z Polski to jest spore wyzwanie. Nie mogliśmy tak naprawdę nikogo spytać do tej pory w Polsce, kto przez to przeszedł. Musieliśmy przez to przejść sami. Wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa, czyli żeby móc napisać na pudełku, że jest się CE, trzeba przejść przez testy niepalności, przez jakieś testy z dzieciakami, przez wiele innych rzeczy. No i tak. Znaczy, ja bym może dodał dwie rzeczy, bo któryś z przedmówców miał bardzo ciekawe zdanie. Żaden prototyp nie przetrwa produkcji, czy tam spotkania z produkcją. I coś jest na rzeczy, bo my, pomimo że mieliśmy już działający produkt po jakimś tam roku, to jak zabraliśmy się za chęć jego produkcji,
to zrobiliśmy dwa razy rundę całkowitej przebudowy produktu i praktycznie kostkę, którą mieliśmy działającą w 100% zawierającą tą samą funkcjonalność, musieliśmy przebudować w całości od nowa. I to oznacza wszystkie możliwe jej elementy, od elektroniki po obudowę. Praktycznie robiliśmy to urządzenie 3 razy od nowa, żeby dało to się produkować masowo, w odpowiedniej cenie i z odpowiednią prędkością. Michał czuje pizzę. Mniej więcej tyle rzeczy, a to oczywiście symboliczna kwota, ale w sensie cyfra, a liczba, cyfra, sorry. Mniej więcej tyle rzeczy nie przewidzieliśmy. Wysypało się po prostu setki różnych rzeczy na każdym możliwym polu. Gdzie byśmy się nie wsadzili łap, to tam ciągle coś wyskakiwało i trzeba było tak tylko gasić te pożary nogą, ale iść do przodu i dzięki temu na tym Apple'u i na tym Samsungu jesteśmy. 3 podstawowe hasła, które jakby przyświecały nam, tak dość pompatycznie mówiąc, ale mimo wszystko, które nam przyświecały po drodze, absolutnie nie bani się od samego początku takiego globalnego podejścia. Ja idąc do pierwszego inwestora, nie mając tak naprawdę nic poza tą średnio działającą kostką, mówię mu od razu: Krzysiek, Apple, Samsung, tutaj współwystawiennictwo z tym czy z tym, sprzedaż tu czy tam, na jakichś Best Buyach, Amazonach, nie ma problemu, kwestia czasu. Nie baliśmy się tego od samego początku, pewnie to doświadczenie z poprzedniej firmy, w której sprzedaję kostki, ale analogowe, ale eksportujemy je to na cały świat i dzięki temu może nauczyłem się takiego globalnego podejścia. Wysoka poprzeczka, stawialiśmy sobie ją wszyscy absolutnie od samego początku i nie baliśmy się tego, że będziemy musieli zamówić lepsze tworzywo niż Apple. W ogóle się tego nie obawialiśmy. No i wiara w produkt, czyli totalne przekonanie do tego, że to jest fajne i że może się to składować wszędzie, co akurat było dość proste, bo gdziekolwiek byśmy nie jechali z kostką, tak każdy odbierał ją bardzo, bardzo pozytywnie i ona się wszędzie podoba. I to na tyle i chętnie 3 pytania, 3, 1. To mi nie pozostaje 2. Nic innego, jak poprosić was wszystkich o brawa dla bohaterów, którzy wrócili z 2-letniej krucjaty.